Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. W dniu wczorajszym, 5 października 2017 mieliśmy. Od godziny około 17-18 w, w centrum miasta Bytomia do około północy naprawdę spore wiatry. Jako, że wiatry dotyczyły całego województwa Śląskiego i kilku województw dookoła, to pewnie w wielu miastach e, mieliśmy okazję zaobserwować, jak różne elementy e, zostały uszkodzone. Na przykład tutaj dosyć długa taka reklama przymocowana do tego wieżowca na około 6-7 pięter, jak pamiętam, została zerwana. To, co teraz tu widzicie, do tego przyjechała Straż Pożarna. Aby to zdemontować, a ta część, która, no, której już tutaj po prostu nie ma, a zwisała, była przyczepiona i kilka lat wisiało to bez problemu, no, gdzieś poleciała na plac, może na samochody, może w kogoś uderzyła, no nieistotne, ale no, pewnie za tą akcję Straży Pożarnej będzie musiało zapłacić właściciel, który jest odpowiedzialny za tą reklamę czyli agencja pewnie reklamowa lub właściciel budynku, no nieistotne dajcie znać, czy w Waszych miastach też mieliście okazję zaobserwować, być może nagraliście jakiś film albo wiecie, że ktoś ma jakiś film, wstawił w internet albo jakiś ciekawy artykuł, gdzie jakie uszkodzenia miały miejsce właśnie spowodowane wczorajszymi silnymi wiatrami które przechodziły przez nasze województwa tutaj na południu Polski szczególnie z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!